Ty oglądałaś pierwszą edycję Big Brothera? Oczywiście, oglądałam jak wszyscy i bardzo, bardzo się ekscytowałam tym, co się dzieje. I teraz już wiedząc, że zmierzę się z tym formatem jako prowadząca, przypominałam sobie tę pierwszą edycję i aż trudno uwierzyć, jak to wtedy wyglądało. Oglądałam finał pierwszej i trzeciej akurat. I te łączenia z miastami, w Zakopanem, scena, muzyka na żywo, zespoły, całe miasto kibicuje uczestnikowi, który akurat wtedy wygrał program. Rzeczywiście w każdym mieście były jakieś wielkie eventy przy finale organizowane. I no na pewno to był historyczny moment dla telewizji. Pewnie, że oglądałam, bo wszyscy w Polsce oglądali pierwszego Big Brothera. No, to był pierwszy program typu reality show. No, szok. To był szok, ale myślę, że nie było osoby od profesorów po, nie wiem, pracowników poczt, lekarzy, pielęgniarki. Myślę, że wszyscy siedzieli wtedy przed telewizorem i oglądali tych bohaterów. Dyrektor Miszczak uwielbia eksperymenty i lubi się mierzyć z materią, która wydaje się jakaś niewyobrażalnie trudna i nieosiągalna. Powiedział, że była klapa we Włoszech, może będzie sukces w Polsce, zobaczymy. Wielkie wyzwanie. Pamiętam coś, ale nie byłam jakąś wielką fanką, bo no nie wiem, pewnie nie miałam czasu. Nie. Oczywiście wiem, czym jest Big Brother i to niesamowite, że wraca po 18 latach. Ciekawa jestem, jak w tej nowej technologii rzeczywiście się to sprawdzi, zwłaszcza, że dzisiaj wszyscy jesteśmy właśnie bohaterami Big Brothera na co dzień, więc myślę, że to będzie coś odkrywczego dla nas wszystkich, obserwować takie osoby zamknięte rzeczywiście bez komórek w jednym domu ze sobą, podglądane przez miliony ludzi cały czas. Szapoba, bo ja bym się nie odważyła. Dzisiaj wyzwanie polega już trochę na czymś innym. Nie jesteśmy tak zaskoczeni podglądaniem ludzi, bo większość z nas właściwie jest skłonna wręcz pokazywać swoje prywatne życie, siebie bez makijażu, w sytuacjach intymnych, ponieważ mamy social media. Ale jednak social media bardzo kreujemy. I to jest obraz niezwykle wypaczony, to co mamy na kanałach komunikacji social mediowych. A tu mamy prawdę bez żadnego filtra, bez próby kreowania tego wizerunku, więc to będzie na pewno niezwykłe doświadczenie dla wielu osób. Myślę też, że paradoksalnie trochę pocieszające, że to życie nie wygląda tak jak na Instagramie i na Facebooku, tak? Że jest po prostu życiem. Ale z drugiej strony trudno mi sobie wyobrazić dzisiaj tych, którzy zostaną zamknięci w domu Wielkiego Brata na 3 miesiące bez internetu i bez telewizji. Wtedy, 18 lat temu, mam wrażenie jednak, świat się kręcił troszkę wolniej, jeśli tak mogę powiedzieć, chociaż to wbrew prawom fizyki, rozumiem, ale no, dzisiaj to na pewno będzie niezwykłe doświadczenie dla tych ludzi, którzy będą tego doświadczać.